przeanalizujemy rok 2023, dlatego że no jest już on po pierwsze zamknięty, po drugie jest dość reprezentatywny, bo byłem aktywny przede wszystkim w okresie marca, kwietnia i maja, w sumie głównie kwietnia i maja, więc był jakiś ruch na tym kanale. No i z drugiej strony, dlatego że zamknąłem go też aktywnie tworząc filmy we wrześniu, w październiku, no i przez chwilę w listopadzie. Ten materiał nie jest flexem, jak zaraz zobaczysz, to by było bardzo dziwne, ale z drugiej strony ten materiał nie jest też żadną próbą jakiegoś podświadomego wpłynięcia na ciebie, żebyś dawał mi pieniądze w jakiejkolwiek formie. Ten kanał nigdy nie miał na siebie zarabiać i w gruncie rzeczy konsekwentnie traci mi pieniądze, bo poświęcanie czasu właśnie na robienie tych materiałów odbywa się kosztem czegoś innego. No i tutaj musisz mi po prostu uwierzyć, że ja naprawdę mam co robić. To nie próbuję zrobić tego w formie flexu, tylko ja sam po prostu nie myślę o tym kanale jako o źródle utrzymania. No, jak zaraz zobaczysz, to mogłoby być trudne. Chciałbym, żeby ten kanał generował dużo większe przepływy finansowe, bo byłaby to cudowna wymówka do tego, żeby robić na tym kanale więcej. Ale nie ma opcji, żeby odbywało się to kosztem ciebie albo kosztem mnie sprzedającego tobie coś, co po prostu mi się nie podoba albo jest jakieś dziwne. Typu, nie wiem, jakiś antywirus albo jakieś inne gówno. No i w tym kontekście nawet nie wiem, czy zarobki tego kanału to jest jakiś wielki sukces, czy wielka porażka. No ale właśnie to już ocenisz sobie sam. Mój kanał w roku 2023 wygenerował ponad 500 000 wyświetleń, dokładnie 518 tysięcy pod materiałami edukacyjnymi. To, co jest dość ważne, to to, że kanał Buchacz nie robi nic poza długimi wideo. Moje najkrótsze wideo ma około 5 minut, a zdecydowana większość to jest 10, 15 i więcej minut. No i właśnie to jest swego rodzaju różnica, no bo większość kanałów, które w roku 2023 mogą zrobić jakieś, czy mogły zrobić jakieś 2 miliony, czy właśnie kilkadziesiąt milionów, czy kilkaset milionów wyświetleń, często pomagała sobie bardzo mocno shortsami. I to nie jest tak, że ja gardzę shortsami, czy uważam to za gorsze, czy wymagające mniej pracy, no ale jest to ważne, że wszystkie te wyświetlenia są pod takim tradycyjnym OG filmem na YouTubie. W godzinach przekłada się to na prawie 46 tysięcy godzin wyświetleń materiału wideo, no i ta liczba w sumie nie mówi mi, czy tobie pewnie też, kompletnie nic. No ale taka jest statystyka. To wszystko przekłada się na roczne zarobki za rok 2023 w wysokości 3088 zł, jeśli chodzi o AdSense, czyli o wyświetlenia i reklamy oraz wsparcia. Czyli jeżeli jesteś takim super widzem, że chcesz mnie wesprzeć, to możesz kliknąć wspieram i przeznaczyć jakąś kwotę, żeby na przykład napisać komentarz, który jest dodatkowo, wyświetla się, że zapłaciłeś czy zapłaciłaś za niego tam 10 czy 15 czy 20 zł. Mój kanał ma taką możliwość, mało kto z tego korzysta, ale tutaj mamy około 50 zł właśnie przez 2023 rok z takich płatnych komentarzy. Ale zdecydowana większość, powiedziałbym, że 99%, to są zarobki z AdSense'a, czyli po prostu z wyświetleń reklam. Reklam, które przerywają twoje wideo i cię niesamowicie pewnie irytują, ale też takich, które są w formie banerów dookoła mojego filmu, bo YouTube traktuje każdy film jako taką podstronę, na której jeżeli generuje się dodatkowy ruch i na przykład przechodzisz z niej gdzieś dalej, bo cię zainteresowała reklama, to ja, zdaniem YouTube'a, jako twórca, który zatrzymał twoją uwagę, czy zaprosił cię na tę podstronę, no właśnie należy mi się z tego jakiś procent. I szczerze nawet nie wiem, ile to jest procentowo, to znaczy ile płaci reklamodawca, a ile z tego bierze YouTube, a ile twórca. Wydaje mi się, że proporcja jest około 50 na 50. I najważniejszy wskaźnik dla twórców to RPM. To jest Revenue per Mille, czyli zarobki na każde 1000 wyświetleń. No i w moim przypadku, czy w sumie w przypadku kanału Puchacz, ale to mój kanał, każde 1000 wyświetleń oznaczało dla mnie prawie 6 zł zysku. Dokładnie to 5,92. Oczywiście mówimy tutaj o stawkach brutto, na koniec jeszcze odliczę od tego podatek, ale o tym za chwilę. Co ważne, mój kanał jest niesamowicie sezonowy, to znaczy te 3000 zł nie da się podzielić przez 12 miesięcy i wyjdzie nam, ile zarabiam danego miesiąca, bo na przykład w maju zarobiłem dużo więcej niż w lipcu czy w sierpniu, gdzie łącznie zarobiłem 50 zł, mniej więcej po 25 zł w lipcu i w sierpniu. Ale wtedy dosłownie nic nie wrzucałem, bo byłem trochę wytyrany po maturze, no i też prawie nikt nie oglądał
oglądał, zwłaszcza przygotowań do matury. Najbardziej popularny film, jaki nagrałem w roku 2023, to jest jeden z moich ulubionych filmów na kanale, czyli w sumie taki trochę wjazd na maturę ustną. Dis matury ustnej, który wygenerował ponad 70 tysięcy wyświetleń, widzisz to teraz na ekranie, no i zarobił 286 zł przed podatkiem. Ważne jest oczywiście to, że ten film dalej na siebie zarabia, no i na przykład jak za tydzień albo za 3 lata oglądnie ktoś ten film, no to dalej można powiedzieć, że to jest kolejny przychód, jakaś taka forma przychodu pasywnego, chociaż te filmy będą się oglądały dobrze tylko jeśli mój kanał będzie żył i będzie dalej polecany i będzie w łaskach algorytmu, więc nie jest to taka czysta pasywność, no nie, bo warto, żebym był aktywny do tego, żeby dostawać też ten pasywny przypływ widzów na starych filmach. Najlepszym dniem w historii tego kanału był 9 maja i no pewnie to był moment jakiejś konkretnej matury, bo wtedy moja dniówka jako twórcy wyniosła 129 zł, to mówimy o przychodach przed opodatkowaniem, tyle wygenerowały adsy po prostu na filmach, które się obejrzały. No i spoko. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało, ciężko mi to ocenić, ale jest to anomalia pod kątem tego, ile generalnie mam dniówki z adsów, no bo tak jak powiedziałem, łącznie cały lipiec i cały sierpień i wrzesień jeszcze do tego zsumowany nie wygenerował takich zarobków jak dzień 9 maja. No w ogóle maj był dobry, no końcówka kwietnia i maj zawsze jest dobry na moim kanale, dlatego że moje treści są dla maturzystów, a ci mają giga przypał właśnie w tym momencie i jakoś chętniej zaglądają do mnie na kanał. Taki przeciętny dzień w roku szkolnym, czyli taki właśnie uśredniony dzień po prostu, kiedy kanał funkcjonuje, ja co jakiś czas coś wrzucam, to są zarobki między 9 a 15 zł na dzień. No i czy to jest dużo, czy mało? No ogólnie, tak jak mówiłem, gdyby to było moje źródło utrzymania, wydaje mi się, że jest to mega przypał, ale jako coś, co może się przekładać później na no właśnie jakiś, nie wiem, zakup lepszego sprzętu dla tego kanału, no to myślę, że jak najbardziej spoko, to się po prostu odkłada. Tak wyglądają zarobki z adsów i tutaj wrzucę taką prywatę i uwagę, że w tej topce najlepiej zarabiających z adsów filmów, czyli takich, które zarobiły mi przez całość swojego życia ponad 100 zł, są przede wszystkim filmy, które nie są edukacyjne, tylko są bardziej takim komentarzem, może trochę tam jest o stresie, ale nie jest to stricte no właśnie film edukacyjny. I tutaj chciałbym wyróżnić film Barok nie ma sensu i Antyk nie ma sensu, czyli dwa filmy, które zarobiły dobre siano, bo zarobiły oba ponad 150 zł, no i to jest po prostu spoko. W sensie z tego jestem dużo bardziej dumny niż z tego, że mój dis na maturę ustną zarobił dwa razy tyle. Bo najchętniej zarabiałbym właśnie na faktycznie jakimś edukowaniu, albo pokazywaniu, czy rozładowywaniu stresu i zastępowania go wiedzą. Z perspektywy twórcy adsy są zdecydowanie przekozackim źródłem dochodu, no bo faktycznie nie trzeba prawie nic robić, poza tym, że trzeba wszystko robić, czyli jakby opiekować się kanałem, no i to wyraźnie widać, to znaczy jeżeli mam takie kilka miesięcy, że filmy się nie pojawiają, to wszystkie filmy, które w tle generują cały czas jakiś pasywny przychód, no właśnie spadają i już ta dniówka to nie jest 15 zł, tylko na przykład 30 groszy czy 40 groszy w te najbardziej krytyczne dni, no bo YouTube nie chowa. Ale nie ukrywam, że fajnie by było, gdyby te dochody z adsów, no to były jakieś popierdolone pieniądze, ale po prostu to by było miłe i tyle. Jeśli chodzi o dwie inne formy współpracy, które widzę u youtuberów z branży edukacyjnej, czy w ogóle ze swoich kolegów, czy koleżanek powiedzmy z branży, gdyby przyjąć na chwilę taki zrobić eksperyment intelektualny, że ja jestem w branży content creatorów. Jesteście najlepsi i chciałbym, żeby te urodziny przeszły do historii! No to na pewno mówimy tutaj o współpracach i o dochodach z różnego rodzaju poleceń i afiliacji. No jak chodzi o afiliacje i polecenia, to ja w ogóle z tego nie korzystam. I bardzo kurwa dobrze. Z tego co wiem, afiliacje to i tak zawsze jest marginalna część przychodu, no z tym, że ona jest z reguły całkowicie pasywna. Bardzo fajnie omawia to Lewus LOL, czy właściwie Matura z Lewusem na swoim kanale, czy inny Lewus, on ma mnóstwo kanałów, który właśnie pokazuje swoje zarobki i tam też omawia afiliacje, no i właśnie ma na to fajny take, że w sumie nic dosłownie nie musi zrobić poza wrzuceniem jakiegoś linka do opisu, a jakiś tam
cash się generuje. Kanał Puchacz tego nie korzysta, więc tu jest totalne zero. Jak chodzi o współpracę, to tutaj również nie było żadnej współpracy w 2023 roku, ale chciałbym ten wątek poruszyć, dlatego że w 2023 roku odezwało się sporo osób, które chciały, żebym w ramach właśnie płatnej współpracy polecił swoim widzom różne platformy edukacyjne i różne kursy. Przede wszystkim do matury, ale też generalnie do szkoły. Odezwało się też we wrześniu i później w listopadzie była kolejna taka pula, jak odezwały się różne uczelnie prywatne, które również chciały zrobić ze mną współpracę. Ja za wszystkie te maile dziękuję, ale też wszystkie musiałem odmówić na wszystkie. Jeśli chodzi o tematykę, to była ona w miarę spójna z tym, kim jest odbiorca tego kanału, ale żaden z tych maili czy żaden z tych kontaktów nie wzbudził we mnie zaufania. W sensie to były takie case'y, że na przykład jak ktoś chciał, żebym promował platformę, ja poprosiłem o dostęp do tej platformy, to mnie zaczął ghostować, potem napisał, że jest w fazie beta. No, było to dziwne i były różne propozycje, albo cash z góry, albo 50-50 przed nagraniem materiału i potem w zależności od tego, ile osób się zarejestruje w efekcie mojej promocji. No, takie dziwne, ale wszystkiemu temu odmówiłem. Domknąć rok 2023 trzeba po prostu kwestiami podatkowymi. No i tutaj nie jest kolorowo. Moje rozliczenie w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, w której prowadzę zupełnie inny biznes, ale też przy okazji po prostu podatkowo rozliczam przychody z AdSense'a, sprawia, że no, ta kwota, którą zarobiłem, musi dostać mocno, znaczy ona jest mocno zawyżona. Te 3000 to nie jest coś, co ja widzę na koncie. Po pierwsze dlatego, że ja płacę podatek liniowy, no on wynosi kilkanaście procent i to te wyższe kilkanaście procent. Po drugie dlatego, że płacę VAT. Jako płatnik VAT-u, no to już w ogóle znika praktycznie, jak się sumuje obie te dwie cyfry, VAT 23, no i 17 czy 18% podatku, no to wychodzi, że z tych trzech koła w ogóle robi się niecałe dwa. Tak. Ale to też wynika właśnie z tego, że ja jeszcze rok temu w ogóle nie planowałem się rozliczać z AdSense'a, bo nie spodziewałem się, że jakiekolwiek kwoty, takie, które będzie się w ogóle dało wypłacić, tam zostaną wygenerowane. Koniec końców zostały i to właśnie zwróciło moją uwagę na tyle, że już w tym roku rozliczam kanał Puchacz jako spółka. To oznacza, że to rozliczenie jest trochę bardziej korzystne, bo o ile moja spółka, która znowu robi też inne rzeczy, jest na VAT-ie, czyli płacimy 23%. Dla tych, którzy nie wiedzą, VAT-u czasem nie trzeba płacić. Jeśli twoja firma, jednoosobowa działalność gospodarcza albo spółka ma obrót poniżej 200 tysięcy złotych rocznie, to nie płacisz tego podatku 23%, chyba że, nie wiem, jesteś kantorem albo handlarzem bronią czy respiratorami, to może wtedy. Ale taka przeciętna firma nie musi tego płacić. No ja niestety mam obrót dużo większy niż 200 tysięcy, więc płacę VAT, czyli 23%, ale ten dodatkowy podatek, ten za to, ile zarobiłem w spółce, wynosi 9%. To jest CIT, czyli podatek no właśnie dla korporacji. Tak, ja mam, kurwa, korporację. No więc 9% jest lepsze niż te kilkanaście, które płacę obecnie, więc te rozliczenia na koniec 2024 roku będą troszeczkę bardziej korzystne. Oczywiście jest to uproszczenie, jeśli chodzi o te kwestie podatkowe, ponieważ ja się nie utrzymuję z YouTube'a, to jest wszystko pomieszane, bo można by powiedzieć, że ja płacę mniejszy podatek, bo na przykład jeśli powiedzmy, że wydałem 200 tysięcy na jakąś nieruchomość, no to przez to teoretycznie nie płacę w ogóle podatku dochodowego, bo nie mam dochodu. Formalnie, no bo wydałem 200 tysięcy, a zarobiłem, no Jezus, no nieważne, nawet zostajemy już przy tych trzech kołach za 2023 rok. No i tak to wygląda, tak wygląda rok 2023, a jeśli chodzi o rok 2024, to w kontekście współprac odezwało się kilka naprawdę fajnych marek, w tym dwie uczelnie publiczne, no i obie te uczelnie teraz ja ghostuję, bo liczę, że kanał Puchacz będzie wart po prostu i współpraca z nim może być warta więcej, niż by była na czas kwietnia 2024 roku. Możliwe, że nic się nie zmieni, ale powiedziałem to też, czy szczerze zakomunikowałem obu tym działom marketingu, że no wolałbym poczekać i jeszcze w tym roku żadnej współpracy takiej nie podejmować, przynajmniej nie w tym gorącym okresie, gdzie no mam daily i mam dużo innych rzeczy, które jednak się na tym kanale dzieją, co jest
kompletną anomalią, jak spojrzymy sobie na historię publikacji na tym kanale. Ale to jest zmiana jakościowa, bo w 2024 roku pierwszy raz zaczęły się propozycje współpracy, już kilka, które nie ograniczyły się do wymiany dwóch czy trzech maili, no i to dobrze rokuje. I mam nadzieję, że coś z tego fajnego wyjdzie, chociaż nie wiem kiedy. Najlepszy miesiąc na adsach w historii tego kanału to był marzec 2024 roku, co jak spojrzymy na rok 2023 jest dość dziwne, bo w marcu dopiero ten ruch się z reguły zaczynał, no ale ja też trochę sumienniej publikuję w tym roku, więc pewnie z tego to wynika. Oczywiście dalej są to pieniądze, które nie pozwalają ani na komfortowe zajęcie się tylko YouTube'em, ani na w ogóle powiedzenie czy potraktowanie tego kanału w jakiejś takiej perspektywie biznesowej czy biznesplanu. To się oczywiście może zmienić, jeśli chcesz mi pomóc, to ta prośba, którą napierdalam w ciebie po prostu przy każdej możliwej okazji na tym kanale, to weź poleć mnie innej osobie. Może niekoniecznie ten film, bo w sumie co kogo obchodzi, jeśli mnie nie ogląda, albo nie interesuje się YouTube'em edukacyjnym, ile zarobiłem, ale może moje filmy edukacyjne przydadzą się komuś i jeszcze YouTube nie podrzucił mnie tej osobie, a ty możesz to zrobić. Więc za to byłbym wdzięczny i to pewnie sprawi, że takie podsumowanie roku 2024 będzie bardziej optymistyczne. Mój kanał jest takim przykładem naraz porażki i sukcesu, bo gdyby ktoś patrzył na niego jako owoc pracy 5 lat, no to wypracowany przez rok zysk jest mniej więcej wysokością jednego wynagrodzenia, do jakiegoś słabego, a jeszcze jak odejmiemy od tego podatki, to się okazuje, że w 2 tygodnie na gastro jesteś w stanie zarobić lepsze pieniądze. Z drugiej strony, jako coś, co sprawia mi taką naprawdę ciężką do opisania przyjemność, frajdę i w ogóle pochłania mnie w 100%, a jeszcze często pozwala robić zupełnie inne rzeczy, no i właśnie na przykład prowadzić biznes, a jednocześnie generuje już zauważalne kwoty, no to nie chcę powiedzieć, że to jest sukces, ale to jest na pewno przyjemne. Bo zarówno potencjalne współprace, które mogłyby się tutaj pojawić, jak i adsy są bezpośrednio skorelowane z po prostu popularnością tego kanału i tym, jak się te rzeczy oglądają. Także dosłownie, oglądając moje rzeczy i polecając je dalej, rozwijasz tę alternatywę dla Ministerstwa Edukacji. Trzymaj się, cześć. Taka ciekawostka. Przeciętny film na tym kanale lubi 99 na 100 użytkowników, którzy wchodzą z nim w interakcję. Mam do ciebie jedną prośbę. Pomóż mi znaleźć tą jedną osobę, która nie dała lubię to i wymierzmy jej razem sprawiedliwość. Nie no, serio, mam do ciebie jedną prośbę. Podziel się tym materiałem z kimś innym. Kimś, komu może się on po prostu przydać.